kurka nie nosi okularów, to nic z tego nie będzie. Może zacznie nosić. Będzie więcej widział. Będzie lepiej bajki składał. Polaka ładny film zrobił. Widzieliście? Bardziej widziałeś na pewno Polaka film. No. Już chyba wszyscy widzieli. W kredytach jestem. Charitas, Afer. Teraz dziś sądzę, że to jest papież. No, szoku. Z tym niepobieraniem arenosem zarzucił 7,5 mega. Bo... A co zwróciło? No bo musiałem spierdzielać, bo komunikat był, że na spawnie właśnie jestem. Tak już dawno miał, kurczę, paczkę w dupie. Co się? Czyli w kurde, nie mam się. No. Ewelinka. Ona mnie znudziła dawno. Ewelinka, zrób mi blinko. Nie, na urodziny na 18 dostała. Ja już dawno. Nie, metalowo. Myślę, że to już w pierwszej połowie XX wieku wymyślili. Kurwa, Szarik na spawnie nasz przyjść. No to ci pies pierdolony dopiero. Pod ogonem. Czekaj, mu wsadzę kij od wiatru do tupy, to ciekawe jak się dzieje, kurwa śmiał. O, jeszcze jak? Piszczał. Kwiczy. Kurwa, znowu mnie zabił, no patrz jaki pies. Pies to mądre zwierzę, tylko Szarik zaniża. No kurde! Lag! Zabijcie. Akurat laga miałem nóż. Co tam z bagnetem chodzi? Thank you. Go, go, go! Już nie 6-9? Come on, move it! Anderson. Rozumny, on był mój. Morda niedźwiedzi. No i wygrałeś. Kurwa. Polako, kurwa, za tobą jest. Już nie żyje. Coś jechało, słyszałem. Kurwa, i mnie też zabił. I to Szarik, ten pies jebany, pierdolony. Patrz, ten dzisiaj zasadził jeszcze, jest taki dobry. Ale Bargo ukarał za to. A kiedy? A się z nowszej historii, w którym roku była bitwa pod Austerlitz? 800. Ale daj Jasowi powiedzieć. Dobra, nie mówię. Daj, no już daj 1800. No 1800 to wiem, kurwa. Taki głupi jak to wiem, kurwa. Dzięki. 805. A na terenie jakiego współczesnego państwa leży Austerlitz? Austrii. Czechy. Dobrze, Asie. A nie Austrii? Kurwa. Bym powiem, że Austrii. A bitwa pod Wagram? 1809. Gdzie? Gdzieś na terenie współczesnych Niemiec. Austrii, kurwa, Austrii. Kurwa. Ty kurde, Gettysburg? Młocie jeden, ty. Router mi włączył. Ty jesteś, kurde, Karol Młot. No dobrze, Młot. A propos Karola Młota. Proszę mi powiedzieć... Kurwa, zajebaj mnie. Bart, napij się. I morda. Cicho, bo tylko historycy gadają. Znowu Szarik jakiś. No dokończ to, co tam z Karolem Młotem?
Najpierw się napiję, potem ci dopiero. No dobrze, dobrze. Wyłuszę. Nie, dobrze, dobrze, spoko. A kim był właśnie Karol Młot? I z jakiej dynastii był? A z jakiej dynastii był? Z Karolingów. Apaczu Franka. Emerowingu, dobrze. Emerytów. Który tu powiedział Apaczu? Kurwa, za moich czasów nie było. Nie było Google'a, Wikipedii, nic, wszystko musiałeś kurwa wiedzieć. A ja mam to z głowy, przecież jestem w trakcie gry. A się za moich też. A z jakiej dynastii Asie byli ostatni królowie Francji? Czekaj. Jest taki alkohol. Jest taki Bourbon. Alkohol. Bourbonów. No kurde, już Asby to wiedział na punk. Bourbona i Napoleona też zna. On też Napoleona zna. Powiedział tego samego względu. A ja się nazywał doradca cara drugiego wielkiego. Kto? Kto? Jak to kto kurwa? Polacy no. 47. No nie. Tak? Tylu nie. Skaka 47. Albo ten agent. Ile ten mój rewolwer już tam wisi w konkursie? Boże, właśnie, ten konkurs. Kuźwa, zapomniałem. Powiem ci, że to był główny konkurent Kolta.